Należy zauważyć, że ani dzikie zwierzęta, ani żadne inne żywe stworzenie, z wyjątkiem człowieka, nie doznaje gniewu. Bo chociaż gniew jest wrogiem rozumu, nie rodzi się nigdzie tam, gdzie nie ma rozumu. Dzikie zwierzęta mają popędy, zawziętość, dzikość, agresywność, ale nie znają gniewu, jak i rozpusty. Choć nawet w niektórych rozkoszach mniej się hamują od ludzi. Ludzie narodzili się ku wzajemnej pomocy. Gniew na zniszczenie. Ludzie pragną się łączyć. Gniew chce rozdzielać. Człowiek chce pomagać. Gniew szkodzić. Człowiek wspierać nawet nieznajomych. Gniew uderzać nawet w najbliższych. Człowiek gotów jest poświęcić się dla dobra innych. Gniew się narazi na niebezpieczeństwo, byleby tylko innych narazić. Życie ludzkie opiera się na życzliwości i zgodzie. I nie strachem, ale wzajemną miłością wiąże się w sojusz i wspólną pomoc. Najlepiej jest natychmiast opanować pobudkę do gniewu, zwalczać go w samych jego zarodkach i dokładać starań, aby nie popaść w ogóle w gniew. Bo jeśli gniew zacznie znosić nas na manowce, powrót do równowagi jest trudny, gdyż rozum na nic się nie zda, gdzie raz wkroczyła namiętność i za naszą zgodą otrzymała jakąś władzę nad nami. Potem uczyni, co zechce, a nie na co jej pozwolisz. Ten będzie pożytecznym żołnierzem, kto umie słuchać rozsądku, bo namiętności równie źle wykonują rozkazy, jak i je wydają. I jak gniew czasami usuwa i obala zapory, tak o wiele częściej sam sobie przynosi zgubę. Gniew nie jest korzystny nawet w bitwach, czy też na wojnie. Skłonny jest bowiem do zuchwalstwa i nie wystrzega się sam niebezpieczeństw, gdy chce je ściągnąć na innych. Najbardziej niezawodne jest takie męstwo, które długo i dokładnie bada i trzyma się w ryzach, by uderzyć w niespiesznie wyznaczonym kierunku. Niemal każdy usprawiedliwia taką namiętność, jaką dostrzega w sobie. Żadna namiętność nie jest bardziej żądna zemsty niż gniew, który też z tego właśnie powodu jest niezdolny do wywarcia zemsty, gwałtowny i bezrozumny, jak prawie każda żądza, sam przeszkadza sobie w osiągnięciu tego, do czego dąży. Dlatego nigdy nie przynosi dobra, ani w czasie pokoju, ani w czasie wojny. Upodabnia bowiem pokój do wojny, a w boju zapomina, że Bóg wojny jest obopólny i sam nad sobą, nie mając władzy, dostaje się pod cudzą. Dalej, nie powinno się korzystać z wad dlatego tylko, że kiedyś były jakoś pożyteczne. Przecież i gorączka przynosi ulgę w pewnych rodzajach chorób, a nie znaczy to, że nie było lepiej wcale jej nie ulegać. Odrażający to rodzaj kuracji. Zawdzięczać zdrowie chorobie. W podobny sposób nie należy uważać gniewu za rzecz zbawienną, nawet jeśli kiedyś, tak jak trucizna, upadek czy rozbicie okrętu, przyniósł nieoczekiwaną korzyść. Nieraz bowiem wychodziło na zdrowie to, co zgubne. Nie da się znaleźć nikogo, twierdzę, kto mógłby się sam rozgrzeszyć. I każdy mówiący, że jest niewinny, świadczy się ludźmi, a nie własnym sumieniem. O ileż to bardziej ludzkie okazać grzesznikom łagodne i ojcowskie serce i nie ścigać ich, ale przywołać. Nieznającego drogi i zbłąkanego wśród pól lepiej jest naprowadzić na właściwy kierunek, niźli odpędzić. Temu, kto wymierza karę, nic mniej nie przystoi niż gniew, ponieważ kara tym bardziej przyczynia się do poprawy, jeżeli jest stosowana z rozwagą. Aby poskromić błądzących i zbrodniarzy, nie trzeba karać w gniewie. Gniew jest występkiem duszy i nie trzeba, by winny naprawiał cudze winy. Nie potrzeba nam innych narzędzi, skoro natura dostatecznie wyposażyła nas w rozum. Dała nam tę broń mocną, wieczną, posłuszną, niezawodną i przeciwko swemu panu niezwrotną. Rozum sam przez się wystarcza nie tylko do przewidywania, ale i do działania. Namiętność prędko wygasa. Rozum jest równomierny. Wydaje się wszystkim, których obłąkany duch wynosi poza myśli człowiecze, że tchnął czymś wielkim i wzniosłym. Jednak nie ma w tym nic trwałego, a to, co wzrosło bez oparcia na mocnych podstawach, łatwo upada. Gniew nie ma się na czym wesprzeć.
Wielkość ducha uważam za rzecz nienaruszalną, spójną wewnętrznie i z gruntu jednolitą i silną, i taką, co nie może istnieć w zdeprawowanych umysłach. Mogą one bowiem budzić grozę, niepokój i przynosić zgubę, ale nie będą miały wielkości, której oparciem i mocą jest dobroć. Cnota, trzymając w ryzach wady, nie dopuści nigdy do tego, by miała je naśladować. Uważa, że powinna poskramiać nawet gniew, co wcale nie lepszy, a często jest gorszy od błędów, przeciw którym występuje. Właściwe i naturalne dla cnoty jest cieszyć się i radować. Gniew, nie mniej niż smutek, nie licuje z godnością cnoty. Właśnie smutek jest towarzyszem gniewnej zapalczywości i wszelki gniew obraca się w smutek po zawstydzeniu lub klęsce. Wśród różnych wad ludzkości jest i taka. Zaćmienie umysłu to jest nie tylko konieczność błądzenia, lecz także miłość błędu. Jest przeznaczeniem naszym rodzić się jako istoty podległe nie mniejszej ilości chorób duszy niż ciała. Jako istoty nietępe, wprawdzie ani ospałe, ale źle korzystające ze swojej bystrości, jako wzajemne przykłady występków. Nikt zdrowy na umyśle nie gniewa się na naturę. Czemuż bowiem miałoby się dziwić, że jabłka nie wiszą na leśnych krzewach? Albo czemuż miałoby go wprawić w zdumienie to, że kolczaste krzaki i tarniny nie rodzą żadnych pożytecznych owoców? Nikt się nie gniewa, gdy ułomności broni natura. Tak i mędrzec łagodny jest i wyrozumiały wobec błędów. Nie wróg błądzących, ale korektor. Potrzeba długotrwałych środków przeciwko ciągłym i pieniącym się niegodziwościom, nie po to, żeby ustały, lecz by nie odniosły zwycięstwa. Niebezpieczniejsze jest wzbudzanie strachu niżli pogardy. Jeśli więc gniew jest bezsilny, to bardziej naraża się na zlekceważenie i nie umknie szyderstwu. Cóż bowiem żałośniejszego od wściekłości, która szaleje daremnie? Tak ustanowiła natura, że cokolwiek urosło na cudzym strachu, samo nie jest odeń wolne. Co przeraża, samo także drży. Nie ma więc powodu, żeby mędrzec pragnął wzbudzać lęk i dlatego nie uważa on gniewu za coś wielkiego, jako że wywołuje strach, gdyż nawet najbardziej pogardzane rzeczy, jak trucizna, trujące kości i ukąszenia, zdejmują lękiem. Nie ma sprawy tak uciążliwej i trudnej, aby umysł nie zdołał jej przezwyciężyć i oswoić ustawicznym rozmyślaniem. I nie ma tak dzikich i samowolnych namiętności, których nie dałoby się ujarzmić przez dyscyplinę. Duch osiąga wszystko, cokolwiek sobie rozkaże. Nigdy nie należy dawać przystępu popędliwości. Niekiedy trzeba ją udawać, żeby pobudzić ospałe umysły słuchaczów. Podobnie jak popędzamy konie leniwe do biegu, przykładając ościenie lub żagwie. Niekiedy trzeba napędzić strachu ludziom, wobec których argumenty rozumowe nie zdają się na nic. Gniew w każdym razie wcale nie więcej przynosi pożytku, niżeli smutek czy lęk. Tylko ten zdolny jest władać, kto potrafi podporządkować się władzy. Nie trzeba być łotrem ani ofiarą, ani litościwym, ani okrutnym. Jeden zbyt miękkie ma serce, drugi za twarde. Bądź umiarkowany, a dla energiczniejszego działania nie posługuj się gniewem, lecz siłą. Wychowanie wymaga jak największej dbałości i przelicznych zabiegów ze względu na przyszłość. Łatwo bowiem kształtować jeszcze młode dusze. Trudno natomiast ukrócić wady, które urosły wraz z nimi. Nie należy przystawać od razu nawet na rzeczy oczywiste i jawne. Niektóre bowiem kłamstwa mają pozory prawdy. Zawsze trzeba poczekać. Czas odkrywa prawdę. Nie dawajmy pochopnie posłuchu oszczercom. Powinniśmy znać i traktować podejrzliwie tę ułomność natury ludzkiej, że chętnie wierzymy w to, czego nie radzi słuchamy, i że wpadamy w gniew, zanim pomyślimy. A cóż powiedzieć o tym, że powodujemy się nie tylko oskarżeniami, lecz także podejrzeniami, i że źle tłumacząc sobie cudzy wyraz twarzy i uśmiech, gniewamy się na ludzi niewinnych? Dlatego więc trzeba bronić sprawy człowieka nieobecnego przeciwko samemu sobie i trzymać w zawieszeniu wyrok. Zawsze bowiem można wymierzyć karę, która została odroczona, ale wymierzonej nie sposób odwołać. Najwięcej zła wyrządza łatwowierność. Często nie należy nawet słuchać donosów, bo w niektórych sprawach
lepiej dać się oszukać, niźli nie ufać. Powinniśmy wierzyć tylko w to, co naoczne i wyraźne, a ilekroć podejrzenie nasze okaże się próżne, gańmy naszą łatwowierność. Takie karcenie odzwyczai nas od pochopnej wiary. Kiedy rozkoszeń zniszczą zarówno duszę, jak i ciało, wszystko wydaje się nieznośne. Nie dlatego, że twarde, lecz dlatego, że ów, który odczuwa, miękki. Nic bardziej nie rozpala popędliwości niż wyuzdana i niecierpliwa swawola. Z duszą należy obchodzić się twardo, aby odczuwała jedynie miażdżące ciosy. Są pewne siły, które nie mogą szkodzić i nie mają innego znaczenia, jak tylko dobroczynne i zbawienne, jak na przykład bogowie nieśmiertelni, którzy ani nie chcą, ani nie mogą wyrządzić szkody. Mają bowiem naturę łagodną i dobrotliwą, tak samo niezdolną do krzywdzenia innych, jak siebie. Tylko więc głupcy i ludzie nieznający prawdy oskarżają ich o wściekłość morza, o ulewne deszcze, o dokuczliwe zimy, gdy tymczasem żadne z tych zjawisk, które przynoszą nam szkodę lub pożytek, nie odnoszą się specjalnie do nas. Nie z naszego przecież powodu powtarzają się na świecie zimy i lata. Zjawiska te mają swe prawa, przez które spełniają się zamierzenia boskie. Wpadamy w zbytnią zarozumiałość, jeśli widzimy się godni, aby z naszego powodu szły w ruch tak wielkie rzeczy. Nic z tego nie dzieje się na naszą szkodę. Owszem, wszystko dla naszego dobra. Jeśli chcemy być sprawiedliwymi sędziami wszystkich spraw, to bądźmy przede wszystkim przekonani o tym, że nikt z nas nie jest bez winy. Któż może oświadczyć, że jest niewinny podług wszystkich przepisów prawnych? Gdyby nawet tak było, to jakże ograniczona to niewinność? Być dobrym wedle przepisów. O ileż szerszy zakres mają nakazy powinności niż prawa. Jak wiele od nas wymaga miłość, ludzkość, szczodrobliwość, sprawiedliwość, wierność, a nic o nich nie ma w państwowych kodeksach. Lecz nie potrafimy sprostać nawet owej tak ograniczonej normie niewinności. Jedne przywileje popełniliśmy, inne zamyślali, innych pragnęli, a jeszcze innym sprzyjali. W niektórych sprawach jesteśmy niewinni, bo się nam udało. Biorąc pod uwagę, bądźmy wyrozumialsi od winnych, wierzmy tym, którzy ganią nas. Nie gniewajmy się przynajmniej na dobrych, bo jeśli nawet na dobrych będziemy się gniewać, to na kogóż nie? A najmniej już na bogów. Jakakolwiek klęska nas spotka, cierpimy nie wskutek ich woli, lecz na podstawie praw naszej śmiertelności. Przypuśćmy, że ktoś będzie źle mówił o tobie. Pomyśl, czy sam nie zrobiłeś tego wcześniej? Pomyśl, o ilu ludziach ty źle mówisz? Pomyślmy nad tym, że jedni nie czynią nam krzywdy, lecz odpłacają za nią, że inni działają dla naszego dobra, a jeszcze inni działają pod przymusem, inni znowu bezwiednie, i że nawet ci, którzy krzywdzą nas umyślnie i świadomie, nie mają na celu samej tylko krzywdy, bo albo ktoś posunął się za daleko chcąc zbłysnąć dowcipem, albo zrobił coś złego, nie żeby nam zaszkodzić, lecz ponieważ sam nie mógłby osiągnąć celu, gdyby nas nie odepchnął. Często też pochlebstwo, kiedy się stara przymilać, obraża. Niechby sobie każdy przypomniał, ile razy sam naraził się na fałszywe podejrzenia, jak wielu swoim uczynkom przypadkowo nadał pozory krzywdy, jak wielu ludzi, których dawniej nienawidził, zaczął później kochać, a wówczas nie będzie mógł od razu popadać w gniew, zwłaszcza jeśli w każdym wypadku, w którym doznał przykrości, powie sobie najpierw po cichu: przecież i ja zrobiłem to samo, ale gdzie znaleźć tak sprawiedliwego sędziego? Ten, który pożąda cudzej żony, uważając za dostateczny powód do miłości fakt, że jest ona cudza. Ten sam człowiek nie chce, aby nawet spoglądano na jego żonę. Tak i wiarołomca najgorliwiej domaga się wierności. Krzywoprzysięzca mści się za kłamstwa, a fałszywy oskarżyciel ciężko przeżywa wytyczony mu proces. Nie spuszczamy z oczu cudzych błędów, a własne chowamy za plecami. Na gniew najlepszym lekarstwem czas. Nie powinniśmy zbyt szybko wierzyć w to, co nam opowiadają. Wielu zmyśla po to, aby oszukiwać, a wielu dlatego, że ich samych oszukano. Kto chce rozmawiać z tobą jedynie w tajemnicy,
nie ma ci prawie nic do powiedzenia. Dano mu rozkaz. Któż, jeśli nie człowiek nieuczciwy, mógłby oburzać się na to, co nieuniknione? Skrzywdzono go? Nie jest to krzywda. Jeżeli cierpi to, co sam pierwej uczynił. Ludzie uważają pewne rzeczy za niesprawiedliwe, gdy nie powinni ich znosić. Inne, gdy się ich nie spodziewali. To, co nieoczekiwane, mamy za niezasłużone, tak więc najbardziej wzbudza to, co zdarza się wbrew nadziei i oczekiwaniu. I jest to jedyny powód, dlaczego w sprawach domowych drżą nawet drobnostki i dlaczego w sprawach przyjaźni obojętność nazywamy krzywdą. Sądzimy, że nawet dla wrogów powinniśmy być nietykalni. Każdy w duszy czuje się królem, chcąc korzystać z nieograniczonej swobody, ale nie chcąc jej przyznać w stosunku do siebie. Gdy będziesz osądzał charakter jednego człowieka, pomyśl nad charakterem społeczeństwa. Podczas największej radości najbardziej się bój, gdzie wszystko wydaje się spokojne, tam nie przestały istnieć niszczące siły. One drzemią. Pomyśl, że zawsze może coś nadejść, co uderzy w ciebie. Grzechem jest szkodzić ojczyźnie, więc także współobywatelowi, gdyż jest on częścią ojczyzny. Jeżeli czcigodna jest całość, to święte są również części. A więc i szkodzić człowiekowi, bo jest on twoim współobywatelem w większej wspólnocie. Cóż by się stało, jeśli by ręce chciały szkodzić nogom, a oczy rękom? Podobnie jak zgadzają się z sobą wszystkie członki, ponieważ w interesie całości jest poszanowanie każdego z osobna, tak samo ludzie powinni szanować jednostki, ponieważ urodzili się do wspólnego życia, a społeczeństwo może być zdrowe tylko dzięki wzajemnej opiece i miłości swych członków. Jeśli by karać każdego, kto ma charakter przewrotny i zły, to kara nie ominie nikogo. Jak w przypadku dobrodziejstw, szlachetnie jest odpłacać przysługami za przysługi. Tak przeciwnie, krzywdami za krzywdy. Tam hańbę przynosi być zwyciężonym, tutaj zwycięstwo. Nieludzkie to słowo, zemsta, choć przecież uznawane za synonim sprawiedliwości. Wielkoduszność polega na zlekceważeniu krzywdy. Najbardziej wzgardliwy rodzaj zemsty to taki, gdy się uważa kogoś za niegodnego zemsty. Wielu, biorąc odwet za niewielkie krzywdy, jeszcze je pogłębia. Ten jest wielki i szlachetny, kto zwyczajem wielkiego zwierza obojętnie słucha szczekania małych piesków. Jeśli posługujemy się zemstą jako środkiem zaradczym, posługujemy się bez gniewu jakby czymś pożytecznym, ale nieprzyjemnym. Często jednak lepiej udawać, że nie zauważyło się krzywdy, niżeli mścić się. Krzywdy od możniejszego należy znosić nie tylko cierpliwie, lecz i z pogodną twarzą. Wyrządzą je oni znowu, jeżeli będą przekonani, iż wyrządzili. To mają najgorszego nadęci pychą wskutek wielkiego powodzenia, że nienawidzą tych, którym szkodzą. Spór z równym jest ryzykowny, z silniejszym szaleńczy, ze słabszym haniebny. Miałki i nędzny to człowiek, który ugryziony gryzie. Ilekroć trudno nam będzie przebaczyć, pomyślmy, czy byłoby dla nas korzystne, jeśli by wszyscy byli nieubłagani? Jakże często prosi o przebaczenie, kto go odmówił? Jakże często czołga się u stóp, kogo odtrącił od siebie? Cóż bardziej chwalebnego niż zagniewanie przemienić w przyjaźń? Wrogość natychmiast znika, jeśli się jej wyrzeknie jedna ze stron. Biją się tylko tacy sami, lecz oto obie strony ponosi gniew. Rozpoczyna się walka. Ten będzie lepszy, kto się pierwszy wycofa. Zwyciężony ten, kto zwyciężył. Nigdy cały lud nie płonął miłością do jedynej kobiety. Nigdy społeczeństwa w całości nie porwało pragnienie pieniędzy lub zysku. Rządza zaszczytów ogarnia poszczególnych ludzi z osobna. Tylko nieopanowanie bywa złem pospolitym. Często w jednym szeregu ruszano pod sztandary gniewu. Mężczyźni, kobiety, starcy, dzieci, panowie, pospólstwo jednoczyli się zgodnie i cały tłum, podżegnięty kilku zaledwie słowami, wyprzedzał samego podżegacza. Natychmiast rwali się do ognia i miecza, do wypowiadania wojen ościennych albo prowadzenia domowych. Co więcej, gniew,
pomijając już jego bezpośrednie następstwa, jak straty, podstępy, ciągły niepokój w wyniku wzajemnych konfliktów, ponosi karę, kiedy ją wymierza. Zapiera się bowiem natury ludzkiej. Ona wzywa do miłości, on do nienawiści. Ona każe pomagać, on szkodzić. Poza tym, chociaż gniewne oburzenie pochodzi z nadmiernej godności własnej i wydaje się przejawem wielkiego ducha, w istocie jest czymś nędznym i ciasnym. Każdy bowiem jest mniejszy od tego, kogo ma za swego wzgardziciela. Tymczasem duch naprawdę wielki, znający swą prawdziwą wartość, nie dochodzi do krzywdy, ponieważ jej nie odczuwa. Jak odskakują pociski od twardej powierzchni i jak odbija się bólem rąbanie w lity materiał, tak żadna krzywda nie doprowadzi do tego, aby ją odczuł ów wielki duch, bo jest bardziej krucha niż cel, w który godzi. Zemsta jest wezwaniem cierpienia. Nie jest wielki duch, którego uknie krzywda. Ten, kto cię obraził, albo jest silniejszy, albo słabszy od ciebie. Jeżeli słabszy, oszczędź go. Jeżeli silniejszy, oszczędź siebie. Nie ma pewniejszego dowodu wielkości niż to, że nie może się zdarzyć nic, co by cię wzburzyło. Wyższe sfery wszechświata, bardziej uporządkowane i bliskie gwiazdom, nie łączą się w chmury, nie podlegają burzom, ani się nie kłębią w wirach powietrznych. Są wolne od wszelkiego zgiełku. Natomiast niższe sfery huczą od gromów. Tak samo duch, wzniosły jak zawsze spokojny i pozostaje w zacisznej przystani, tłumi w sobie wszystko, co wywołuje gniew. Jest skromny, godny szacunku i uładzony. Nic z tego nie znajdziesz w człowieku zagniewanym. Nigdy temu, kto się rozprasza na wiele spraw, dzień nie mija tak szczęśliwie, aby czy to z przyczyny ludzi, czy też rzeczy nie spotkała go przykrość, rodząca w duszy złość. Proste i łatwe zdarzenia poddają się woli wykonawcy, wielkiej ponad jego siły, prawie się nie poddają. A jeśli je podejmie, ujarzmiają go i uwodzą i walą się wraz z nim, kiedy mu się wydaje, że już je pokonał. Dzieje się więc tak, że często daremne są pragnienia człowieka, który nie przystępuje do tego, co łatwe, lecz chce, aby łatwe było to, do czego przystąpił. Ilekroć będziesz czegoś próbował, zmierz swoje siły, a zarazem swoje zamiary i środki. Żal bowiem z powodu niewykonania dzieła napełni cię goryczą. Tutaj różnica, czy ktoś odznacza się gorącym usposobieniem, czy też chłodnym i uległym, w człowieku wielkodusznym porażka wywoła gniew, w słabym i gnuśnym smutek. A więc niech działania nasze nie będą mierne, ani też zuchwałe czy pochopne. Ograniczajmy naszą nadzieję do najbliższej przyszłości. Nie próbujmy niczego, co by nas później, po wykonaniu, mogło zdumiewać, że się udało. Starajmy się nie narażać na krzywdy, ponieważ nie umiemy ich znosić. Powinniśmy współżyć z osobami możliwie najbardziej łagodnymi i uprzejmymi. Jak najmniej niespokojnymi i zgryźliwymi. Przyjmujemy obyczaje od tych, z którymi obcujemy. I podobnie jak pewne choroby ciała przechodzą na stykających się z nimi, tak dusza przekazuje swoje wady najbliższym. Ani odpowiednia okolica, ani zdrowy klimat nie są tak skutecznym lekarstwem dla chorych, jak dla słabych dusz przebywanie w lepszym otoczeniu. Zrozumiesz znaczenie tego czynnika, jeśli zauważysz, że dzikie zwierzęta dzięki obcowaniu z nami stają się łagodne i że żadne, nawet najstraszniejsza bestia, nie zachowuje swojej drapieżności, gdy długo przebywa w towarzystwie człowieka. Wszelka jej dzikość zostaje stępiona i w spokojnych warunkach powoli idzie w zapomnienie. Ponadto człowiek, który współżyje z ludźmi łagodnymi, nie tylko za ich wzorem staje się lepszy, lecz nie znajdując okazji do gniewu, nie rozwija tej swojej słabości. Musi więc unikać tych wszystkich, o których wie, że będą go pobudzać do gniewu. Wybieraj towarzystwo ludzi prostych, łatwych we współżyciu, opanowanych, którzy nie wywołują twojego gniewu, a będą go cierpliwie znosili. Jeszcze bardziej użyteczni będą dla ciebie ludzie ustępliwi, delikatni i mili, nie posuwający się jednak aż do pochlebstw, bo nadmiar aprobaty drażni popędliwych. Nie jest dobrze wszystko widzieć i wszystko słyszeć.
Niechby uszły naszej uwagi liczne krzywdy, których większości nie odczuwa ten, kto o nich nie wie. Nie idzie o to, w jaki sposób wyrządzono krzywdę, lecz w jaki ją sposób znoszono. Walcz sam ze sobą. Jeśli zechcesz pokonać gniew, on nie pokona ciebie. Zaczynasz zwyciężać, kiedy on się kryje, gdy nie znajduje dla siebie ujścia. Starajmy się zataić jego oznaki i o ile to możliwe, trzymajmy go w głębokim ukryciu. Będzie to dla nas bardzo uciążliwe. Gniew będzie bowiem gotów się wyrwać, rozpłomienić nam oczy i zmienić wyraz twarzy. Lecz jeśli mu pozwolimy wydostać się z nas, zaraz weźmie nad nami górę. Należy go chować na samym dnie serca i znosić, a nie pozwalać, by nas ponosił. Wszystkie jego objawy na wszelki sposób starajmy się odmienić. Wypogódźmy oblicze, złagodźmy głos, chodźmy swobodniejszym krokiem. Stopniowo za tymi zewnętrznymi zmianami pójdą wewnętrzne. Jeśli dusza jest chora i nieszczęśliwa z powodu swej niedoskonałości, wolno jej skończyć ze sobą i swoim nieszczęściem. Także i temu, który wpadł w ręce tyrana godzącego strzałami w piersi przyjaciół. I temu, którego pan karmi ojców wnętrznościami ich dzieci, powiem: czemu jęczysz, głupcze? Po cóż czekasz, aby jakiś wróg pomścił cię przez zniszczenie twojego narodu? Lub aby jakiś potężny król przybył ci z daleka na pomoc? Gdziekolwiek popatrzysz, tam kres twoich nieszczęść. Widzisz tę przepaść? Tamtędy wiedzie droga ku wolności. Widzisz tamto morze, tamtą rzekę, tamtą studnię? Tam na samym dnie znajduje się wolność. Widzisz tamto niskie, uschłe, bezpłodne drzewo? Z jego gałęzi zwisa twoja wolność. Widzisz swoje gardło, swoją szyję, swoje serce? Tędy ucieczka z niewoli. Wskazuje ci wyjście zbyt uciążliwe i wymagające zbyt wiele odwagi i siły? Pytasz, jaka jest droga do wolności? Jest nią każda żyła w twoim ciele. Nie ulega wątpliwości, że kto wzgardził swymi prześladowcami, ten wydobył się z przeciętności i wzniósł się ponad nią. Dowodem prawdziwej wielkości jest to, że nie zauważa się ciosu. Tak ogromny zwierz spokojnie patrzy na szczekające psy, tak fala daremnie uderza w potężną skałę. Kto nie wpada w gniew, ten trwa nieporuszony, niedostępny krzywdzie, lecz kogo gniew poniesie, ten runie. Cóż za różnica, jaka kogo wada ogłupia. Głupota jednakowo patronuje wszystkim. To jest największa kara za wyrządzoną krzywdę, że się ją wyrządziło. I nikt nie zostaje dotkliwiej ukarany niż ten, kto jest wydany na katusze wyrzutów sumienia. Wszystko, co potępiamy u innych, znajdziemy we własnej duszy. O ileż korzystniej naprawić krzywdę, niżeli mścić się. Zemsta pochłania wiele czasu, a mściciel naraża się na wiele krzywd, gdy cierpi z powodu jednej. Wszyscy gniewamy się dłużej, niż doznajemy krzywdy. O ileż lepiej zająć się czymś zupełnie innym niż błędom przeciwstawiać błędy. Lecz doprawdy człowiek wielki i sprawiedliwy szanuje swych najdzielniejszych wrogów, nieugięcie broniących wolności i szczęścia ojczyzny, i życzy sobie, aby los dał mu takich współobywateli, takich towarzyszy broni. Haniebnie jest nienawidzić tego, kto zasługuje na twoje pochwały. O ileż haniebnie jednak nienawidzić kogoś z tego powodu, dla którego zasługuje na twoją litość. Nikt, kto popatruje na cudze, nie zadowala się własnym. Dlatego gniewamy się nawet na bogów, że ktoś nas wyprzedza. Lecz zapominamy, ilu zostało za nami i jak ogromna zawiść idzie za tym, który zazdrości tylko nielicznym. Ale tak wielka jest chciwość ludzi, że choćby otrzymali wiele, to i tak uważają za krzywdę, że przecież mogli otrzymać więcej. Sam, doprawdy, niczego bym cię nie doradzał bardziej niż tego, abyś obrał wielkoduszną postawę i abyś uprzytomnił sobie, jak niskie, marne i niegodne człowieka, mającego jakieś wzniosłe i szlachetne cele, jest to, o co się spieramy, za czym gonimy, do czego wzdychamy. Gdybyś ofiarował mi wszystkie pieniądze ze wszystkich kopalń, w których gorliwie kujemy, gdybyś postawił mi przed oczyma wszystko, co kryją skarbce,
bo chciwość ludzka chowa z powrotem pod ziemię to, co na nieszczęście z niej wydobyła, to cały ten stos bogactw nie byłby moim zdaniem wart, by zmarszczyło się czoło prawdziwego człowieka. Jakże śmieszyć powinny nas rzeczy, które wyciskają nam łzy? Na przyszłość zastanawiaj się nie tylko nad tym, czy prawdą jest, co mówisz, ale czy ten, do kogo mówisz, wytrzyma prawdę. Dobry przyjmuje upomnienia z radością, lecz im kto gorszy, tym gorzej znosi pouczenie. Dbajmy o spokój ducha, ustawicznie rozważając zbawienne nauki, czyniąc dobrze i myśli kierując wyłącznie ku pożądaniu tego, co szlachetne. Kierujmy się jedynie sumieniem, nie róbmy niczego dla ludzkiej opinii, niechże o nas będzie i zła, bylebyśmy zasługiwali na dobrą. Już niedługo wyzioniemy ducha. Tymczasem jednak, dopóki oddychamy, dopóki jesteśmy wśród ludzi, postępujmy po ludzku. Nie bądźmy dla nikogo postrachem ani zagrożeniem. Gardźmy stratami, krzywdami, obelgami, kpinami i znośmy wielkodusznie te przelotne niegodziwości. Ani się obejrzysz, jak mówią, ani obrócisz, a już nadchodzi śmierć.